Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Proszę Państwa, ja, żeby dodać sobie otuchy, będę pytał dzisiejszego gościa o to, jakie są numery, żeby wygrać w lotto. I pewnie będę zadawał głupie pytania, albo będę próbował jakoś reagować dowcipem, żeby sobie dodać tej otuchy. Mówię dodać otuchy, dlatego że dzisiaj będę rozmawiał z wróżką. Będę rozmawiał z wróżką z Cieszyna, panią Danutą Topiasz. Pani Danuta Topiasz jest naszym gościem. Dzień dobry. Ja jestem takim śmieszkiem, który będzie próbował jakoś obronić się przed energią, żeby pani nie powiedziała zbyt dużo prawdy na mój temat, bo nie wiem, czy jestem w stanie ją unieść i dlatego taka zapowiedź. Chcę zapytać najpierw panią o początki. O początki. Jak to się stało, że zajęła się pani wróżeniem? No więc to było tak, no poszłam do księgarni, zobaczyłam książkę, Biblia Szatana, Suligi, chyba pierwsze wydanie to było kart Tarota. No i kupiłam. Trochę takie kontrowersyjne to było, ten tytuł, ale... Mhm. Ale zachęcający, tak. Żeby wziąć i przeczytać. No, przeczytać. Mhm. No i rozłożyłam karty i te karty jakby zaczęły działać, mówić i przekazywać mi coś, chociaż zupełnie inne znaczenie było niż no, różnica między kartami do gry, a kartami Tarota, nie? No i od tego się zaczęło. To były lata chyba 90, więc no, trochę czasu już minęło, nie? I zaczęła pani przekuwać tą wiedzę książkową w praktykę. Zaczęła pani praktykować, tak. Wróżyć. Kto był pierwszym klientem? Rodzina, znajomi? Pamięta pani swoich pierwszych klientów? Nie, nie pamiętam, to było tyle lat, przyszło 20 lat temu, ale sądzę, że to były chyba moje koleżanki. Mhm. I są ludzie, którzy wracają do tak, pani? Wracają. Mhm. I mówią, że wróżba się sprawdziła? Tak. Tak? Tak. A o co pytają najczęściej ludzie, którzy przychodzą? No, najczęściej no miłość, uczucia, związki partnerskie. Sprawa pracy też, no pieniądze, no też się pojawia ten temat. W sprawach miłości, bo wymieniła pani to jako jeden z pierwszych takich powodów, dla których ludzie przychodzą. Przychodzą, żeby co? To są takie pytania typu, czy ten, czy ta będzie moją wybranką? Czy nam się ułoży? Czy mam wybrać blondynkę czy brunetkę? Ja trochę trywializuję specjalnie. Jaki to jest kaliber tych pytań? Bo to jest w sumie bardzo ważna rzecz w naszym życiu i zastanawiam się, ludzie po prostu chcą gotowej odpowiedzi od pani, tak? No tak, oczekują. No jest to ich wybór w tym momencie. No sprawdzam oczywiście numerologię. Czasami przynoszą ludzie zdjęcia, więc staram się też zaglądnąć, co tam jest, jak to wygląda. To nie jest tak, że to jest przeznaczone. Po prostu na wzór ojca, no więc muszę tu sięgnąć do psychologii, szukamy tego partnera. Jeżeli były problemy, to przyciągamy partnera z problemami, nie? A nie da się uciec od tego schematu? No tak, no można uciec, no ale to jest praca nad sobą. To jest właśnie to, że umiemy wybaczyć, że odcinamy się od tej przeszłości, że rozumiemy, że to my decydujemy o życiu, że te myśli jednak to jest energia, jest to moc, również słowa. No jest to taki proces dość trudny i długotrwały. To nie od razu tak działa. Mhm. I pani mówi, że to my decydujemy o swoim życiu, tak? I często ludzie, którzy przychodzą do pani z jakimś pytaniem, dostają taką informację, że... Tak. A jak decydujemy? Gdzie odbywa się ten proces? Jak by pani poradziła tym wszystkim, którzy mają jakieś rozterki, na przykład na tym polu takim emocjonalnym, uczuciowym, związkowym? No wie pan, no, są takie przypadki, no, że potrzebny jest terapeuta, psycholog nieraz. To jest taka trauma z dzieciństwa, bo zostajemy jakby zaprogramowani, zakodowani do 6 roku życia. I to działa, no, obojętnie potem ile lat mamy. Jeżeli nie uporamy się z tą traumą, no to będziemy te błędy powtarzać, będziemy przyciągać te sytuacje cały czas. Czyli i dużo... tych partnerów, czy takich ludzi. Jak tak słyszę, to dużo jest psychologii w tym całym wróżeniu. No tak, no, to musi być. A o co
nie warto pytać wróżki, albo o co nie można no wręcz pytać. Jak długo będę żył na przykład, nie, no, to nie ma takich pytań, nie jesteśmy Bogiem. Co jeszcze? No raczej ludzie o wszystko pytają, no nawet sprawy intymne czasami. Więc, czy mnie zdradza? Tak? To w tym znaczeniu no, nie. No to też, no, czy mnie zdradza. No, szczęśliwy człowiek nie zdradza, ja uważam. No, jeżeli zdrada, to coś tam już się zaczyna w tym związku nie układać. Nie? A zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś przyszedł i pani zobaczyła kartę i przestała pani mówić? To znaczy, że coś pani zobaczyła takiego, o czym nie chciała pani poinformować danej osoby? Tak. A o czym nie chciała pani poinformować? O śmierci, odejściu, szybkim, nagłym, za wcześnie. Bo ja się nie znam zupełnie na sprawach, na których pani się zna. Co jest większą skarbnicą wiedzy? Numerologia, czy może karty? Tu ma pani i tarota tego kwantowego i też tarota, jak to się nazywa? Zwykły? Intuicyjny. Czy łączy pani te dwa źródła wiedzy? Łączy to. Łączy pani to, tak? I pani, kiedy dostaje człowieka, to selekcjonuje wiadomości, co powiedzieć, a co ukryć, bo jest no, niezbyt dobrą informacją. Stosuje pani tak? No tak, no, muszę się zastanowić, nie mogę wszystkiego powiedzieć. Ludzie nie są gotowi na to, żeby usłyszeć prawdę, czy po prostu no, w tym momencie biorę odpowiedzialność jakby za tą osobę. Może się przerazić, może rzeczywiście to być taka samospełniająca się wyrocznia, więc tu trzeba być bardzo ostrożnym, co się mówi. Powiedziała pani też o energii. My mamy, każdy ma jakąś energię w sobie, tak? I kiedy coś wypowiadamy, to przyciągamy jakąś energię, tak? Więc z tego wszystko wynika, jest wszystko jest energią, czyli jeżeli będziemy myśleć pozytywnie, to co? To nam no, się jakoś ziści? Tak, no przyciągamy jakieś takie dobre wydarzenia. No energia jest po prostu no, wszędzie. Czy to jest, no nie wiem, ten stół, on też ma energię. To można zobaczyć, no, no jest to pole takie elektromagnetyczne nie jest ani dobra, ani zła, no bo ktoś tam mówi, bo ktoś ma złą energię, to człowiek jest albo dobry, albo zły. Nie? Czyli myślmy pozytywnie, mówmy pozytywnie, tak, bo to przyciąga wszystkie pozytywne rzeczy, tak? Tak. Czyli rozwój duchowy leży w naszych rękach. No oczywiście wszystko w naszych rękach i w naszej głowie, nie? Czy pani wie, co teraz, o czym teraz myślę? Nie zastanawiałam się nad tym, o czym pan pomyślał. Nie, bo to... Wie pan co, to nie jest tak, że na zawołanie. Po prostu to jest moment, ułamek sekundy i wiemy, o co chodzi. Jakie są plusy bycia wróżką, jakie są minusy tego? Minusów nie ma. Plus nie ma minusów. To jest rozwój. Plus to jest samoświadomość, to jest zrozumienie, jak to wszystko funkcjonuje, jak to się łączy. W sumie to jest proste, ale no to, co proste, jest chyba trudne. Nie ma minusów. Nie, ja tego nie doświadczyłam. Wydaje mi się, że każdy klient jest jakby moim i uczniem, i nauczycielem. Czegoś się uczę. To jest ten rozwój, to jest ta droga, to jest ten cel, no, jeżeli wiemy, to jest łatwo, no, wiele spraw się wyjaśnia. One są proste w tym momencie. Jeżeli sobie uświadomimy to. Tak. Czy to, że pani ma dar, bo mogę użyć takiego stwierdzenia? No, chyba tak mam dar. Pomaga pani w życiu, w swoich konkretnych sprawach? Tak, chyba tak. Tak? Czy jest pani w stanie przytoczyć jakąś rzecz, która dotyczy pani życia i to, że pani jest wróżką, pani pomogło w jakiś sposób? No wie pan, no, różne sytuacje się zdarzają i czasami wydaje się, że to jest już nie do rozwiązania, czy trudne, czy nie dam rady. Nie wiem, nastawiam się pozytywnie, wierzę, ufam sobie, wiem, że we mnie jest moc, jest siła.
No i jakoś samo się rozwiązuje czasami, czy jakiś życzliwy człowiek się pojawia, czy ktoś tam mi pomaga, czy dostaję odpowiedzi, wiem, co z tym zrobić. A przychodzą ludzie, którzy chcą znać numery Totka? Czy nie ma takich wysokich? Nie, raczej raz tylko miałam coś takiego. No to jest trudne, bo jak panu mówię, to się wiąże z tą świadomością chyba bogactwa, nie? Że jeżeli jesteśmy być, a nie mieć, to jest różnica. Jeżeli jesteś, to będziesz miał, to przyjdzie. Nastawmy się na być. Być, a przyjdzie mieć. Teraz to jest na odwrót, nie? Tylko mieć. Tak, no ten świat chyba tak wymusza tak, nas czasami, jest taki szalony. Czy ma pani... Kiedy są takie momenty, w których ma pani dużo klientów? Kiedy ludzie przychodzą, w jakich sytuacjach życiowych do pani? No wie pan, no różne są te sytuacje. No już było tak, że ktoś odszedł z tego świata i człowiek szukał jakby wytłumaczenia, dlaczego to się stało, dlaczego tak szybko było. Miałam taką sytuację, no ksiądz mi pomógł, kościół tutaj też nie wyjaśnił nic, więc przyszli tu, no żeby trochę może się uspokoić, żeby zrozumieć, dlaczego tak się działo w jego życiu. A czy jest pani w stanie skontaktować się z kimś, kto jest już po drugiej stronie życia? Nie. Nie chce pani? Nie chcę. A to jest możliwe? Jest. A czy są jakieś szkolenia dla wróżek? No są, tak, są. Czyli to jest dar plus wiedza, tak? Dzięki temu te wiedzę możemy zdobyć, nie? Ale tu bardziej chodzi o tą mądrość życiową chyba. To wiedza to jest za mało. Wiedza się zapomina. Tarot oprócz dobrych rzeczy pokazuje też złe, tak? Tak. Jaka jest wtedy recepta? Co pani wtedy mówi? Jak pani widzi rzeczy, które nie do końca są dobre? Muszę wybrać jakiś złoty środek. No, nie jest to proste. Jak mówiłam, no, to jest taka samospełniająca się wyrocznia, więc... No, staram się jakoś tak... nastawić kogoś pozytywnie, że nie ma przypadku, że widocznie coś w jakimś celu musi być, ale unikam tematu na przykład śmierci, jakichś tam nieszczęść. Owszem, jeżeli chodzi na przykład o wypadek samochodowy, no to mówię o tym. Nie, noga zgasła. Żeby przestrzec. Tak, żeby gdzieś tam potem ta lampka się zapala w naszej głowie, przypomina sobie to ktoś i no, może uniknąć, nie? Jakichś przykrych takich niespodzianek. Ale no już miałam osoby, które naprawdę też wiedziały, że odchodzą, że jest niedobrze, że zostało może tam parę miesięcy. No wtedy to jest trudne. To jest trudna praca. No co powiedzieć? No. A jak reaguje pani na takie zaczepki, że to, co pani robi, jest śmieszne, że jest irracjonalny i pozbawiony nie sensu. Jestem osobą dowartościowaną, nie przejmuję się, wiem, że są tacy ludzie i będą. Nie chcę przekonywać nikogo na siłę, że to jest dobre, że to jest ta prawda, że to jest ta druga. No każdy ma swoją prawdę, akceptuje to. To chyba jest związane właśnie z tą duchowością, że potrafię zrozumieć i pozwalam pójść, daję wolność jakby. Nie staram się narzucać. Nie każdy jest na jakimś takim poziomie rozwoju duchowego. Są te młode duchy, są stare duchy, są takie niemowlęce. No, tym się różnimy właśnie. Stopniem rozwoju duchowego. Duchowego, tak. Często duszy. To pani akcentuje, no. Tak? Jak w takim razie się rozwijać duchowo? Czy to przebiega... Bez udziału naszego? Nie. Nie. No to jest praca nad sobą, to jest zrozumienie, to są pytania, po co tu jestem, dlaczego mnie to spotkało, co mam zmienić, co zrobić. No szukamy i wtedy nauczyciel się znajdzie zawsze. Zawsze ktoś pomoże, ktoś wyjaśni. A nie jest to tak, że my sobie racjonalizujemy pewne rzeczy, że spotkało nas coś złego i robimy sobie wtedy taki wykład, tak, to cię spotkało dlatego, żebyś wyciągnął wnioski i
i cierpienie uszlachetnia i tym kończymy? Nie. Wszystko ma swoje miejsce? Tak. Mhm. I to, że się spotkaliśmy my tak? dzisiaj no, też? Nie ma przypadku. Nie ma przypadku. Nie. Proszę Państwa, nie ma przypadków. Jest na pewno osoba, która wróży. Ja nie wiem, jak mam zakończyć ten program. Może po prostu tym rozwojem duchowym, a może poproszę o pomoc Panią. Wie Pan co, jest coś takiego jak poznaj siebie, poznasz wszechświat. Szukamy na zewnątrz. To jest w nas wszystko. Cały świat, całe życie cały? Leży w tak, naszych rękach. Tak. Dobrze. To tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem była pani Danuta Topiasz z Cieszyna.